Witam was na pierwszym vlogu w tym roku! Tak mi się wydaje, bo chyba ostatnio, kiedy vlogowałam, to było jak był vlogmas i od tego czasu niczego, wiecie, takiego typowo vlogowego nie było, więc tak jak wam obiecałam, zaczynam vlogować, bo się zrobiła ładna pogoda już od kilku dni. I dzisiaj mam w ogóle jeszcze taką misję, tajną bardzo misję. Dobra, nie taka tajna, ale taka... gdzie hashtag Aga Ogrodnik. Zobaczycie, co wymyśliłam, nie? Misję mam, słuchajcie, taką, że chcę na swoim ogrodzie trochę zrobić, wiecie, przyjemniej, żeby było troszeczkę kwiatków. I słuchajcie, sobie wymyśliłam, że kupię coś, wsadzę w jakieś doniczki, nie wiem, jakieś bratki, petunie albo coś tam, nie wiem, nie znam się, słuchajcie. Tylko że zamiast od razu iść do Obi, to pójdę najpierw do Tesco, bo wcale widziałam, że tutaj w gazetce mają lepsze promocje niż tam. Jest tutaj cały dział ogrodniczy i zaraz zobaczymy, czy ja tu coś znajdę, co bym chciała. Jest na pewno ziemia. Ale to na końcu, bo nie będę tego dźwigała. Ale fajna skrzynia na zwłoki. Albo na coś ciekawego. Co jeszcze bym chciała? O! Doniczki. Właśnie o to mi chodziło. Chcę dwie takie na parapet na okno i w to jakieś kwitki wsadzić. Jakieś kwitki, jakieś chwasty. Tylko jaki kolor teraz? Brązowe? Nie. Wezmę różowe. Wezmę różowe. Będzie pięknie kolorowo różowo. Zobaczcie, nawet takie glinione doniczki są na promocji. Wcale nie są takie drogie. Tylko że to się zaraz pewnie spadnie i się całe potłucze. Jeszcze bym chciała jakąś ala, nie wiem, kwadratową czy coś takiego, a nie podłużne, ale... O, chyba że tamte wezmę. Taka opcja też może... O, i też są na promocji. O, kurczę. O. I takie dwie. I zakupy zrobione. Tylko teraz jeszcze trzeba w to jakieś chwasty wsadzić. Ale to już raczej w Obi coś wybiorę. Zobaczcie, jakie fajne do powieszenia. I one chyba są, no, solarne, czyli, że wiecie, ładują się słońcem. I to sobie na przykład na drzewie rozwiesić. Wow. Tylko trochę drogie, 55 zł. No wiecie, ja teraz co chwilę będę ogólnie grille robiła. I wiecie, tak jak się znajomych zaprosi, to żeby to jakoś wszystko ładnie wyglądało. Łopata. Za 2 złote biorę. Biorę łopatę. A co tam? Za 2 złote? Jo! Ale fajne. Do czego to? To chyba tak do trawy, nie? Fajne, nie wiem, nie znam się. Sekator powinnam mieć w domu, ale chyba wezmę, bo też muszę jakieś stare krzaki poobcinać. Pruner. Tesco Pruner. W nawóz też jakiś wjeżdżam. No, widzicie, nie są takie ceny masakrastyczne. Doniczkę to ja mam. Tak wiecie, można zaszaleć, nie ma tragedii. Myślałam, że wiecie, te rzeczy będą droższe, bo też wiecie, nie chcę na to wydawać nie wiadomo ile pieniędzy. No bo, bez przesady, nie? Wielkim ogrodnikiem to ja nie jestem. Patrzcie, jakie to jest zajebiste. Czekajcie, moje panie zasłoniły hamak, do którego nie potrzebujecie drzewa. Po prostu wiecie, stawiacie i się bujacie. Czad, tylko to kosztuje ile? 700 zł. Widziałam jeszcze coś takiego jak kora sosnowa. Nie wiem po co, ale wiem, że wszyscy tego używają, żeby podsypać iglaki. Nie wiem po co, ale jak wszyscy tego używają, to chyba po coś to się robi, nie? Więc wzięłam, bo było tam za 8 zł, to se iglaki też podsypię. A co tam? Aga Ogrodnik. Hashtag Aga Ogrodnik. Już dzisiaj tego nie będę robiła, w sensie sadziła i tak dalej, tylko się zajmę tym chyba jutro, bo jutro ma być w ogóle cieplej niż dzisiaj i tak fajnie słonecznie. Więc też wam zrobię z tego vloga, jak się babram w ziemi. O, nie wierzę, jakie fajne poduszki. Patrzcie, ta. Wyglądek prawdziwy, nie? Jakby ktoś urąbał. Gdyby tej metki nie miało, to... Ale bym zjadła takiego arbuza. Tak, to jest arbuz, chciałam ananas powiedzieć. Kwitki, kwitki. To jest, co bym chciała. Nie wiem, czy to, słuchajcie, w ogóle będą takie, które ja chcę. Ja chcę takie, żeby... One jakby wiszące, to są chyba petunie czy coś takiego, nie wiem. Sprawdzałam w internecie i tak to się nazywało, ale czy to jest dokładnie. A gdzie tu takie coś znajdę w ogóle? To są same jakieś kurde drzewa i iglaki, dziękuję bardzo. W ogóle to jakie fajne. Jakie wysokie, lol. A to jakie dziwne. A to nie, to jest wierzba parząca, tylko tak jak młoda jest, tak śmiesznie wygląda. O, może tutaj coś? To u góry takie.
O, petunia, patrzcie. O to chodziło. O petunie. Wzięłam 8 sztuk na jedną doniczkę po 4. Nie wiem, zobaczę, czy to wystarczy. Ale wydaje mi się, że to się jeszcze pewnie rozrośnie. I będzie okej. Okay. Nawet nie wiem, czy 4 to nie będzie za dużo. Nie wiem. Nie znam się. Taki ze mnie ogrodnik. Myślałam, słuchajcie, o tych bratkach, tylko one tu wszystkie jakieś takie zdechłe są. W sensie one pewnie później tam ładne urosną, ale wiem, że one nawet jak deszcz popada czy coś, to wtedy się łamią całe, są bardzo delikatne. I może wezmę taką pelargunię. I co, i ja teraz mam to dźwigać, tak? Ja pierdylam, jakie to ciężkie. Halo, potrzebuję chłopaka. Kto się zgłasza? Na bycie chłopakiem, którego będę wykorzystywać do noszenia ziemi i ciężkich rzeczy. Zgnieść, o nie? Dobra. Udało się. I teraz mi wytłumaczcie. Pelargonia rabatowa, a pelargonia wielokwiatowa. O co chodzi? Jak mówiłaś, tak. Czym to się różni? Przyjechałam do dziadka odebrać tutaj zamówienie dla moich dwóch znajomych i tu pierwszy jeleń. I wygląda po prostu czadersko, ale ja wiedziałam, że on będzie wyglądał super, nie? Ja! Czad! A i wisi, widzę, na tym, tak? Na takim... Na tym i na tym. I tam też jeszcze. Chciała, ale tak to pewnie. Aha, jest, dokładnie. To jak kto chce tak naprawdę, nie? Wow, super, te rogi czadersko wyszły. O, a tu jeszcze wilczek dla Cinka, też mojego kolegi. Ale też fajnie wyszedł, no. Super. Bardzo fajny. No, taki groźny jest. No. No groźny, groźny, serio. Nawet właśnie ta mina jest, nie? Dosyć, jak kolory się da takie ciemniejsze, to wtedy wow, super, no. Fajnie to wygląda. Ale jeleń też, wiedziałam, że on zrobi, no, zrobi jednak te rogi. To jest dużo z tym roboty, nie? Więcej. No właśnie, transport tego, nie? Jest, tak, bo takie coś jest dużo łatwiej, nie? To się wrzuci moment, a to już... I co, jeszcze tam dasz z tyłu jakieś ten belki będą, tak? Tak, dodatkowo. No, tak, zrobimy i to, żeby to było bezpiecznie doszło. No, super. Kurde, normalnie, ostre. Jelenie, ale jesteś jeleniem. Dobre, dobre. Tu weźmie się folii, tu owinie się tak. Tym, nie? Mm-hmm. A tutaj przekręcimy. Delikatnie, nie? No. Będzie musiała sobie to odkręcić. No, no to... sobie musi to odkręcić. No to jest ten problem, że to ta wysyłka, nie? Jak to by na no, miejscu, to by było łatwiej. Ktoś by podjechał, wziął i do widzenia, no. Lucek, uspokój się! I wiecie, że on cały czas tak szczeka? Jak się z nim wychodzi na dwór? Przestań! Na chwilę! Na moment! Bo on chce, żeby mu coś rzucić, nie? To jest pies z ADHD! Lucek! Czy ty masz ADHD? Lucek! Masz ADHD? 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 Masz ADHD! Zainwestowałam sobie teraz w siebie. Czyli zakupiłam sobie dietę taką, którą codziennie odbieram. Mam 5 posiłków, tutaj jest na 1200 kalorii. Specjalnie wzięłam 1200, a nie 1500, bo... I wiecie, czasami jak coś dojem, na przykład nawet kawę z cukrem... Adrian! Co ty? Z mojego cordon bleu rzuci! I jak sobie te... Zapomniałam już to powiedzieć! I aż, jak sobie kawę kupię, piję, bo energetyka to, żeby nie wychodziło, że zaraz za dużo żrę. I zobaczcie, jaki tutaj ci tak robił drugie śniadanie, ale jeszcze tego nie wypiłam. Już raczej to powiedz na kolację bardziej. Koktajl, banan, awokado z mlekiem kokosowym. Powiem wam, są takie różne ciekawe rzeczy. Pieski, czego drzecie mordy tam? A tu na przykład na kolację jest co? Paprykarz jaglany z warzywami, pieczywo, świeży ogórek. No i ja, jak widzicie, jest wege plus, czyli, bo już jestem, słuchajcie, od wakacji, nie jem mięsa, tylko rybie. Jak już mięso jem, a tak żadnego innego nie, więc mam wege plus, czyli z rybami. No i tak się żywię. I wychodzi to chyba, słuchajcie, takie 5 jakby posiłków, tak? 5 takich zestawów na dzień. Chyba po 34 zł płacę, coś takiego. Więc tak, pół biedy, no, pół biedy. Zobaczymy, czy schudnę.